Ach ty, łobuzie! krzyczała matka na dwunastoletniego jegora, goniąc za nim po podwórku. Chłopak wywijał się jak tylko mógł, bo gdyby kobieta go dopadła, to od razu użyłaby trzymanej w ręku wałka zgodnie z jego przeznaczeniem. Zaczął się już przyzwyczajać do niekończącego się bicia, ale nie do bólu. A matka nie oszczędzała sił, biła go z całej mocy. Dobrze, że była też żwawa, zawsze go dopadała, ale sił jej brakowało, bo mogłaby chłopaka zabić. Matka jegora piła na umór. Po tym, jak jej ukochany mąż odszedł, nie myśląc o synu, kobieta zaczęła zaglądać do butelki. Sąsiedzi ją potępiali i rozumieli mężczyznę, nawet nie zastanawiając się nad tym, że ten porzucił własne dziecko i zniknął w nieznanym kierunku. Lubka, matka jegora, miała okropny charakter. Kłótliwa, jak mówiono we wsi, złośliwa babka, wiecznie czymś niezadowolona. I zrobił źle i powiedział nie tak, i w ogóle, żeby jej oczy go nie widziały. I mąż zrobił tak, żeby go więcej nie widziała. Zebrał swoje żałosne smakołyki i poszedł na przystanek autobusowy. A był niezłym chłopem, domowym i zaradnym. Z dobrą żoną u boku żyłby do końca swoich dni, nie oglądając się na boki. Biegor miał wtedy zaledwie trzy lata. Chłopiec nie rozumiał, co się dzieje w jego domu. Trochę popłakał, wołając tatę, ale szybko przyzwyczaił się do jego nieobecności. A Lubka jakby zwariowała po tym wszystkim. Najpierw przez kilka dni chodziła jak w transie, nie wierząc, że Mój ją zostawił samą z dzieckiem. A potem zaczęła szukać wyjścia, jak poradzić sobie ze swoją żółcią. To z jedną sąsiadką się pokłóci, aż prawie do bójki dochodziło. To innej wszystkie nerwy wyżre z powodu jakiejś błachostki. Ale wieśniacy nie cakali się z nią długo. Pewnego razu pod sklepem, po prostu przechodząc obok, Lubka powiedziała coś nie tak babce, miejscowej staruszce, a ta ją po plecach, żeby ją nauczyć rozumu. U nich przyjęte jest szanowanie i poważanie starości. A jeśli Lubce żółć przeszkadza w życiu, to niech idzie do doktora, niech trochę wypompuje. Pocierając stuczone miejsce, staruszka choć ledwo chodziła, to zwinność jak u młodej pokazała... Zahaczając swoją laską złośnicę. Lubka weszła do sklepu i z żalu kupiła pół litra, żeby chociaż trochę zalać urazę do całego świata. Od tamtej pory zaczęło się nowe życie nie tylko u niej, ale i u jegora. Bo kobiecie spodobała się euforia po wypitym alkoholu, którą nabyła. Z czasem, Lubka przeszła z wódki sklepowej, która okazała się dla niej za droga, na tańszy i mocniejszy bymbę, który bez końca pędziła matriona, mieszkająca na końcu ulicy. Ta tylko cieszyła się ze swojej nowej, szybko stałej klientki. Edge dorastał, by biegać za tym bimbrem. Czasami matka nie dawała pieniędzy, kazała prosić na kredyt. A on odmawiał, bo dla niego było to upokarzające. Poza tym Matriona nie przebierała w takich przypadkach w epitetach dotyczących jego matki. No i jemu oczywiście też się obrywało za towarzystwo. Wtedy matka goniła go po podwórku z wałkiem, wyzywając wszelkimi obraźliwymi słowami. Z wiekiem szybko nauczył się wywijać i uciekać od niej, bo raz tak uderzyła, że wybiła mu ramię. Chłopiec na całe życie zapamiętał, jak to było bolesne i nieprzyjemne. Krzyknął z bólu, upadł na ziemię, zasłaniając głowę zdrową ręką. Druga już nie słuchała. Gdyby przechodzący za bramą sąsiedzi nie zatrzymali się i nie zaczęli grozić wezwaniem dzielnicowego, to w swojej wściekłości zabiłaby go na śmierć. Zaopiekowali się nastolatkiem, zabrali go do punktu felczerskiego, gdzie lekarz obejrzał ramię, kazał przez kilka dni nosić podtrzymujący bandaż. Ręka potem jeszcze długo dawała o sobie znać. Dobrze, że nie prawa, tylko myślał chłopiec, nie oczekując od matki ani troski, ani zwykłego współczucia. Już znacznie później, jako dorośli, wspominając wydarzenia, jego żałował, że sąsiedzi tylko straszyli jego nieudolną matkę. Bo gdyby choć raz wezwali dzielnicowego, to mogliby ją pozbawić praw rodzicielskich, odbierając chłopca. Uważał, że w porównaniu z jego warunkami życia dom dziecka, do którego mógłby trafić, nie byłby najgorszym rozwiązaniem. Ale co się stało, to się stało. On po prostu odliczał dni, kiedy skończy szkołę i będzie mógł odejść z domu, jak kiedyś jego ojciec. Jegor nie lubił swoich urodzin. Najprawdopodobniej nie wiedział, że ten dzień może być świętem z miłymi niespodziankami i gratulacjami. Bo matka nigdy o nim nie pamiętała, zajęta wyłącznie swoimi problemami. Święto miała tylko w te dni, kiedy mogła pójść do Matriony po upragnioną butelkę z mętną cieczą. I bardzo go dziwiło, kiedy w dorosłym życiu koledzy, a później podwładni, urządzali mu przyjęcia, dbali o zakup prezentu i pisanie gratulacji. Wychodził im naprzeciw, nie pogrążając się we własnym odrzuceniu święta. Udawał, że dobrze się bawi, dziękował za prezenty i częstował. Wszystko tak, jak należy. Ale sam nie rozumiał uroku tego wydarzenia. W dzieciństwie często był zły na los, że sprowadził go na ten świat tylko po to, by cierpiał. Swoje trzydzieste piąte urodziny jegor obchodził we własnym gabinecie na siódmym piętrze biurowca. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się transportem towarów. Do pewnego czasu jego interes szedł dobrze. Do nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się wcześniej rano. Dowiedziawszy się przez telefon, co się stało, z goryczą pomyślał, że o takim prezencie urodzinowym nie marzył. Ludzie mówią, że nieszczęścia chodzą parami. Bo dwie z trzech jego ciężarówek spłonęły na stacji benzynowej. Były wypełnione drogim sprzętem biurowym. I teraz jego musi pokryć koszt ładunku. Ponadto ciężarówki są w leasingu. Jak zachowa się ich właściciel po tym zdarzeniu losowym, młody człowiek jeszcze nie wiedział. Rozumiał, że bez pomocy z zewnątrz w tej sytuacji może stracić firmę, a może nawet dom, który niedawno kupił. Przygnębiony tym, co się wydarzyło, Igor zapomniał, że dziś są jego urodziny. Stał przy oknie, obserwował strugi deszczu na szybie i zastanawiał się, co robić dalej. Pogoda w żaden sposób nie chciała go wesprzeć, od samego rana zaciągając nieboczarnymi chmurami, a w południe sprowadzając ulewny, niekończący się deszcz. Było wilgotno, zimno i przygnębiająco. O jakich urodzinach może być mowa? Ale nagle ktoś zapukał do drzwi i na jego zgodę na wejście do gabinetu wpadł jego niewielki zespół. W rękach jego asystentki Elisi był duży tort. Wiedział, że tort nie jest ze sklepu, że dziewczyna starała się i całą noc, jeśli nie dłużej, piekła dla niego ten tort dyspozytor niósł dwie butelki bezalkoholowego szampana, a dziewczyny z logistyki miały napełnione helem kolorowe baloniki, które wypełniły prawie całą przestrzeń pod sufitem jego małego gabinetu. Biegorze Wiktorowiczu wszystkiego najlepszego z okazji jubileuszu. Starając się mówić chórem, zaczęli pracownicy. Postarał się uśmiechnąć, patrząc na nich. Tych ludzi dobierał długo i starannie. Zna każdego z twarzy i po imieniu i nazwisku. Wie, kto ma jaką rodzinę, a nawet pamięta, jak mają na imię ich małżonkowie i dzieci. Od wielu lat pracują z nim ramię w ramię i stali się już bliscy. Pomyślał, że jeśli będzie musiał sprzedać firmę, co się stanie z tymi chłopakami? Alisa była przy nim najdłużej. Prawie od pierwszych dni, kiedy zarejestrował swoją działalność. Była niezmienną asystentką we wszystkim. Od poszukiwania klientów po rozwiązywanie czasem nierozwiązywalnych problemów. Ta dziewczyna była diamentem w jego zgranym zespole. I teraz, przyglądając się jego twarzy, zauważywszy upartą zmarszczkę między brwiami, która pojawia się u niego podczas podejmowania trudnych decyzji, zrozumiała, że coś się stało. Po wręczeniu prezentów i jego słowach podzękowania, pośpieszyła wszystkich wyprosić, powołując się na pracę. — Tort i szampan, ludzie, możemy zabrać. Możecie dojeść i dopić, ale na swoich stanowiskach pracy. Jej słowa spotkały się z pełnym aprobaty pomrukiem. Kiedy pracownicy zamknęli za sobą drzwi, zapytała, siadając na krześle naprzeciwko swojego szefa: Jego, że coś się stało. Tak i bardzo złego. Ciężarówki. W drodze. Rozumiała go w pół słowa. Tego dnia czekali na przybycie z zagranicy dwóch ciężarówek ze sprzętem biurowym. Tylko z nimi mogło się coś stać, żeby tak bardzo wyprowadzić jej szefa z równowagi. Tak, dzwonił Pietrełycz, powiedział, że drugi kierowca jest w szpitalu z oparzeniami, a ciężarówki ze całym towarem są uszkodzone. Podjechali na stację benzynową, tak to się nazywa. Biegor ledwo powstrzymywał się od rozpaczy. Tam wydarzył się jakiś wypadek: stacja benzynowa eksplodowała, a nasi w tym czasie tam tankowali. Gdyby przyjechali pół godziny później lub wcześniej, nic by się nie stało. To chyba przeznaczenie. Przecież czułem, że nie zajmuję się swoim biznesem. I oto pierwszy zwiastun, że miałem rację. Poczekaj, nie panikuj, masz przecież ubezpieczenie. Alisa rozumiała, że to puste słowa. Gdyby wszystko można było tak łatwo rozwiązać, jej szef nie przeżywałby tego tak bardzo. Tak pokryje tylko niewielką część strat. Resztę będę musiał pokryć ja. A te ciężarówki są w leasingu. Wątpię, czy nadają się do naprawy. Co planujesz zrobić? Myślę, ale muszę poszukać sponsora, sam nie poradzę sobie z takim obciążeniem. Dobrze, poszukam w swojej bazie, do kogo można się zwrócić. Tylko się nie poddawaj, damy radę, e próbowała go wesprzeć. Ale sama rozumiała, że będzie bardzo trudno. A kierowca trafił do szpitala. To bardzo źle. Kiedy Alisa wyszła z gabinetu, spiesząc się, by zająć się poszukiwaniem inwestora, Jegor postanowił się trochę rozerwać, przejechać się po ulicach miasta. Dlaczegoś za kierownicą lepiej mu się myśli, częściej przychodzą mu do głowy pomysły. Pół godziny później, kiedy młody człowiek wciąż był za kierownicą, zadzwoniła Alisa. Powiedziała, że znalazła osobę, która może mu pomóc w interesach i wzięła na siebie odpowiedzialność umówienia się z nim na spotkanie wieczorem. Eliso, czy nie można tego przełożyć na jutro? Dziś jestem jakiś zupełnie rozbity. Nie mam ochoty nikogo widzieć, a co dopiero rozwiązywać jakieś problemy. Nie, wybacz, ale ta osoba jest bardzo zajęta. Udało mi się umówić z nim przez jego sekretarkę. Ze mną nawet nie raczył rozmawiać. Więc proszę, zbierz się w sobie i pomyśl nie tylko o swoich interesach, ale i o ludziach, którzy dla ciebie pracują. Musimy wyjść z tego problemu. A ta osoba uzna, że jesteśmy kapryśni. I nie będzie już chciała mieć z nami do czynienia. Starała się być przekonująca i opanowana, rozumiejąc, że jeśli zacznie panikować, to jeszcze bardziej wyprowadzi swojego szefa z równowagi. No dobrze, ale powiem szczerze, że mnie wystawiłaś. Dziś nie miałem zamiaru niczym takim się zajmować i powiedział, pocierając skronie. Głowa rozbolała go jakoś tak, że musiał wstąpić do apteki i kupić lekarstwa, chociaż starał się ich nie przyjmować na drobne dolegliwości. Ale tego dnia nawet banalny ból głowy był silniejszy od jego opanowania. A trzeba, bo czas ucieka, a problem sam się nie rozwiąże. W każdym razie wracaj do biura, przygotuję ci twój służbowy garnitur i kupując koszulkę do niego. Wieczorem o siódmej musisz być w restauracji w reprezentacyjnym stroju. Powiedziała i rozłączyła się, nie dając mu szansy na sprzeciw. Tak z nim mogła rozmawiać tylko Alisa, i to tylko wtedy, gdy nikt ich nie słyszał. Bo przez tyle lat wspólnej pracy stali się przyjaciółmi, nie bacząc na tę głupią hierarchię. Dziewczyna nie tylko zadbała o jego wygląd, ale też złożyła zamówienie w restauracji, żeby jego nie zawracał sobie głowy takimi drobiazgami. Kiedy przyszedł na spotkanie, trochę się uspokoiwszy i pozbywszy się bólu głowy, przyszłego inwestora jeszcze nie było. Biegor usiadł przy zarezerwowanym dla nich stoliku i zamówił sobie szklankę wody. Przypomniał sobie, że oprócz kawy i kawałka świątecznego torturano nic nie jadł. No i oto okazja, żeby coś wrzucić do pieca. Zauważył, że zbliża się do niego niski, siwowłosy mężczyzna w garniturze, który ledwo się schodził na jego okrągłym brzuchu. Podchodząc do stołu, przywitał się przedstawił się jako Walerii Fiodorowicz. Siadając przy stole, powiedział, że jest bardzo zdziwiony, że Jegor wybrał sobie na asystentkę kobietę. Przecież są one bardzo niepunktualne i zajmują się tylko swoimi babskimi sprawami ze szkodą dla interesów. Wygadał się, robiąc bardzo lekceważącą minę. Jegorowi nie spodobał się ani ton, ani temat ich znajomości. I w ogóle, co to za interes tego człowieka, jak on prowadzi swoje interesy? Ale powstrzymał się, nie odpowiadając mu w odpowiednim tonie. Przepraszam, ale ma pan uprzedzone nastawienie do kobiet w biznesie, powiem panu. Zaczął rozmowę, a kelnerowi dopiero co polecono nakryć do stołu. Alisa Igoriewna pracuje u mnie od samego początku mojej działalności. I bez niej jestem jak bez rąk, proszę mi wierzyć. Rozwiązuje większość zadań, często nawet bardzo złożonych i na pierwszy rzut oka niewykonalnych. Proszę jednak posłuchać mojej rady. Zastąp ją mężczyzną. Zobaczy pan, jak dużo łatwiej będzie panu pracować. Ja na przykład mam wszystkich pracowników płci męskiej. I jak pan widzi, odnoszę sukcesy w biznesie. Pomyślę nad tym pytaniem, odpowiedział wymijająco Jegor. Przecież nie spotkali się po to, żeby rozwiązywać jego problemy kadrowe. Po co więc ten człowiek nie może się uspokoić? Dobrze, pomyśl, ale niedługo, bo w przyszłości nie zamierzam mieć żadnych interesów z twoją asystentką. Jeśli nie masz asystenta płci męskiej, to będę się kontaktował wyłącznie z Tobą. Ale praca z inwestorami to prerogatywa właśnie asystentów. A ja nie mam nikogo oprócz Elisy. Nie mogę poświęcić Panu odpowiedniej ilości czasu, przepraszam. Ona nawet chodzi na takie negocjacje. Dzisiaj to wyjątek. Szanuję Pana i Pana życzenie. To dobrze i mam nadzieję na taki sam szacunek do mnie w naszej dalszej współpracy. A propos, zamówił pan wyśmienite dania. Jakby pan wiedział, Ceo lubię, uśmiechnął się Walerii Fiodorowicz, oglądając przyniesione potrawy. Zapomniał o wszystkim na świecie i o tym, po Ceo przyszedł, natychmiast po staroświecku włożył serwetkę za kołnierz, zaczął nakładać sobie jedzenie na talerz, przy tym smacznie cmokając. Biegor zrozumiał, że ten mężczyzna nie jest żadnym niejadkiem i był bardzo wdzięczny Alisie za jej pomysłowość. Ostrzegła go, żeby się nie martwił, wyciągnęła od sekretarki inwestora, co on lubi i w jakich ilościach je. Przepraszam, ale danie też zamówiła moja asystentka. Z uśmiechem ukuł jego rozmówca. Przecież nie będę wypytywał pana asystenta, co pan lubi. A ona to zrobiła, żeby pana zadowolić. No cóż, bez względu na to, jaka jest mądra, nalegam, żeby więcej się przede mną nie pojawiała, odpowiedział inwestor, nie odrywając się od krojenia soczystego steka. Jegor zaczął się gotować. Chciał zapytać, jak ten jawny seksista odnosi się do swojej matki? Ona też jest kobietą i to ona urodziła go takiego przystojniaka. Ale powstrzymał się. Odpowiedział inaczej. Wie pan, wolałbym, żeby pan się przede mną nie pojawiał. Nie potrzebuję pańskich inwestycji za taką cenę. Mam mały zespół i cenię każdego, niezależnie od tego, czy to mężczyzna, czy kobieta. A Alicja stała się dla mnie jak rodzona siostra i nie pozwolę nikomu tak o niej mówić, nawet jeśli to doprowadzi do opłakanych skutków. Walerii Fiodorowicz nawet zostawił jedzenie, tak było mu dziwnie słyszeć takie słowa. Przyzwyczaił się, że za jego pieniądze wszyscy się przed nim płaszczą, starają się przewidzieć każdy kaprys. A tu nagle ten szczeniak, ten młody wyrastek tak z nim rozmawia. To po prostu skandal. To młode pokolenie jest zupełnie niewychowane. Pan, młody człowieku, jest katastrofalnie głupi i gwarantuje panu, że nie minie miesiąc, jak wyląduje pan na bruku ze swoimi poglądami na biznes, powiedział inwestor, wycierając usta serwetką i rzucając ją na stół obok sztuczców. Widać było, że się wściekł. Nie potrzebuje pańskich przepowiedni. Jeśli tak ma być, to tak będzie. Ale to nie koniec świata. Dla mnie najważniejsze jest zawsze pozostać człowiekiem. A z Panem nie będę współpracował. Cześć powiedział, wstając od stołu. Może pan zjeść kolację, proszę się nie krępować. Wszystko opłacone. Gdyby kilka dni temu ktoś powiedział Jego Rowi, że może sobie pozwolić na rozmowę w takim tonie, zwłaszcza ze znacznie starszym człowiekiem, nie uwierzyłby. Ale zrobiło mu się nawet niedobrze, że siedzi przy jednym stole z Walerijem Fiodorowiczem. Co dopiero mówić o obrzydzeniu na widok jego młaskania. Wychodząc z restauracji, zderzył się ze starszą kobietą wchodzącą do środka, przytrzymał drzwi. Towarzyszył jej wysoki mężczyzna, siwy i bardzo reprezentacyjny. Ostrożnie podtrzymywał ją za rękę, a jego spojrzenie skierowane na nią było bardzo ciepłe, kochające. Coś w twarzy tej damy wydało się jego rowi znajome. Nawet się zatrzymał, przyglądając się. Jelena Nikołajewna? zapytała cicho, wciąż wątpiąc w swoje przypuszczenia. Kobieta nagle odwróciła do niego głowę. Chyba usłyszała jego słowa. Znaczy się, jednak się nie pomylił. To była ciotka Lena, sąsiadka jego matki. Tę kobiety pamiętał i ubóstwiał. To ona go dokarmiała i dawała schronienie w tym odległym i smutnym dzieciństwie, kiedy matka szczególnie szalała lub popadała w ciąg alkoholowy, zupełnie zapominając o synu. Biegor, to ty? Uśmiechnęła się do niego. Nie do poznania, taki poważny się zrobiłeś. Przy tych słowach objęła go. Jej towarzysz zrozumiał od razu, że dla kobiety to bardzo miłe spotkanie, wyszeptał do niej: Lenoczko, pójdę zamówić, a ty dołączysz. Dobrze, Leneczek, zaraz przyjdę, odpowiedziała i znów zwróciła wzrok na młodego człowieka. No, już dobrze. Och, jaki ty przystojny! Bardzo się za ciebie cieszę. Widzę, że wyrosłeś na dobrego człowieka. Odnosisz sukcesy. A rodzina? Masz dzieci? Jegor pokręcił przecząco głową. Nic to, jesteś jeszcze młody. Ja, stara, zakochałam się. Widziałeś mojego leneczka? Przyjechał do naszej wioski na jakieś badania. Jest archeologiem, profesorem. Poznaliśmy się. Najpierw wynajmował u mnie pokój, a potem przyczepił się jak rzep. Kocham go, takiego jeszcze nie spotkałam. Wychodzę za mąż i koniec. Już pięć lat jesteśmy razem. Bardzo się za was cieszę. Przez te lata nawet się pani nie zmieniła. Taka sama dobra, oczy błyszczą. Jak się cieszę, że panią spotkałem, moja droga. Przy tych słowach, Jegor jeszcze raz objął kobietę. Eh, gdyby jego matka była taka jak ciotka Lena. Ale u niej z własnymi dziećmi nie wyszło. A była mężatką, ale nie udało jej się zostać matką. Los bywa czasem niesprawiedliwy dla ludzi. Jegor, a ty odkąd uciekłeś po szkole, to ani razu nie odwiedziłeś matki? Nie i nie mam ochoty. Nieprzyjemnie mu było przypominać o matce. Och, narobiła ona szkód swoim paskudnym charakterem. Ona wprawdzie jest złośliwa, ale kiedy wyjechałeś, to się martwiła, nawet przestała pić, znalazła pracę. Kiedyś mi się chwaliła, że przyjedziesz, niby ty, a ona taka wystrojona i w domu posprzątane, i sama wzięła się do rozumu. A potem przyczepił się do niej jakiś mężczyzna. Tego pewnie już nie pamiętasz, mieszkał na drugim końcu wioski. Witka, pijak. Kiedy byłeś mały, to był po prostu witką. No, a dla ciebie wujek witia. A kiedy pochował żonę, to się zapuścił. Chyba ona trzymała go w ryzach, nie pozwalała szaleć. Charakter ma, powiem ci, jak twoja matka, dwa buty z jednej pary. Znaleźli wspólny język. Wszystko byłoby dobrze, gdyby Witka nie wciągnął jej z powrotem do wódki. Znowu zaczęła po staremu. A przecież zdrowie już dawno przepiła. Nie dzisiaj, to jutro ta gorzałka ją do grobu pędzi. Ty byś tam zajrzał, porozmawiał z nią. Może się opamięta. Życie jest tylko jedno. A ona je tak bezbożnie zabija. Dziękuję ciociu Leną za twoją troskę. Tylko nie pojadę do niej, jak nie będziesz nalegać. Nie zapomniałem jeszcze jej wałka i swojej wybitej ręki. Do tej pory czasem boli przy zmianie pogody, przypominając mi o moim szczęśliwym dzieciństwie. Westchnął. Nie nienawidzę matki, ale też nie kocham. Niech żyje, jak wie. Zapomnij o mnie i nie będzie miała syna. No, jak chcesz. Nie będę cię osądzać, też wszystko pamiętam. I jak obmywałem się łzami z krwią, i jak, będąc małym, zimą prawie umarłem z głodu, nie wiedząc, że można zwrócić się do ludzi o pomoc. A za ciebie się cieszę. I będę się modlić do Boga, żeby dalej wszystko było tak, jak chcesz. Jesteś dzielna, masz charakter. Dobrze, pójdę, mój po pracy postanowił mnie wyprowadzić, więc siedzi tam głodny. Bez mnie nawet nie zacznie jeść. Cieszę się, że Cię widziałam. Tymi słowami pogłaskała go po ramieniu, skierowała się do sali. A Jegor jakby. Był na ciepłym słoneczku. Tak było ciepło i przytulnie na duszy. Jegor nie chciał informować Elisi o nieudanych negocjacjach. Wiedział, że się zdenerwuje i natychmiast porzuci wszystkie sprawy, aby poszukać nowego inwestora. Ale tamtego wieczoru nic mu się nie chciało. Pojechał do domu, żeby posiedzieć w ciszy przed kominkiem i pomyśleć. A ze swoim biznesem będzie się rozprawiał od rana. Bardzo lubił ten dom. To była jego muszla, jego schronienie. Zebrawszy pokaźną sumę i decydując się na zakup dworu, wybierał zbyt długo. Tak długo, że pośrednik nieruchomości już machnął na niego ręką. "No nie będzie przecież jego tłumaczył temu Smarkaczowi, że dom trzeba od razu poczuć, czy jest twój, czy nie." To tak samo jak z psem. To nie on wybiera dom, a dom jego. A wchodząc do swojego obecnego mieszkania, Jegor od razu poczuł, jakby mieszkał tu od dawna. I choć pieniędzy na jego zakup okazało się za mało, planował coś skromniejszego, ale mężczyzna postanowił wziąć kredyt, wpaść w długi i kupić właśnie jego. I teraz, w swoich nienajlepszych czasach, jakby wracał do niego, jak do bliskiej osoby. Rozpalił kominek, ratując się przed wilgocią i długo siedział przed nim, obserwując grę języków ognia. Tak odpoczywał. Zadzwonił jakoś wymagający telefon. Spojrzał na niego niechętnie. To była Alisa. Głęboko westchnąwszy, jak niechęć się wychodzić z relaksu, podniósł słuchawkę. Halo! Biegor, no co, jak poszło spotkanie? Czemu nie dzwonisz? Przecież się martwię, zaszczebiotała dziewczyna. Cześć, odpowiedział zmęczonym głosem mężczyzna. Transakcja nie doszła do skutku. Nie będę z nimi współpracował. Jak? To dlaczego? Biegor wyobraził sobie, jak ze zdziwieniem unosi swoje starannie wyrysowane brwi i uśmiechnął się. Naprawdę znał ją lepiej niż niektórzy swoich krewnych. Mamy z nim różne poglądy na prowadzenie biznesu, odpowiedział wymijająco. No dajesz. Słychać było, że Alisa jest zdenerwowana. I co teraz każesz robić? A jeśli nie znajdę innego inwestora? No i nic strasznego. Odpowiedział zbyt spokojnie, nawet sam się zdziwił. Przecież już Ci powiedziałem, znaczy tak trzeba. No i czym się zajmiesz, jeśli stracisz biznes? Nie milkła dziewczyna. Jeszcze nie wiem. Coś wymyślę. Dobra, tak zrozumiałam, że teraz nie masz czasu na mnie. Odpoczywaj. Do jutra. Powiedziała i odłożyła słuchawkę, nawet nie czekając, aż szef się pożegna. Była naprawdę zdenerwowana. Rano, Jegor przyszedł do pracy z gotowym rozwiązaniem: co robić dalej? Zbierając swoich pracowników w gabinecie, powiedział. Przyjaciele, pewnie wiecie, co się u nas wydarzyło. Próbowałem naprawić sytuację, ale zdarzyły się okoliczności, których nie jestem w stanie przezwyciężyć. Dlatego podjąłem decyzję o sprzedaży mojego biznesu. Widząc, że obecni zaczęli niezadowolenie szeptać, kontynuował. Poczekajcie, pozwólcie mi dokończyć. Nikt nie zostanie na ulicy bez środków do życia. Będziecie mieli dwie opcje. Albo wypłacę odprawę i spokojnie szukacie sobie innej pracy, albo wstawię za Wami słówko u nowego właściciela i zostaniecie tu pracować na tych samych warunkach. Decydujcie sami. I proszę, do końca dnia poinformujcie mnie, co zamierzacie dalej robić. A teraz proszę rozejść się po miejscach pracy. Na razie nadal pracujemy. Kiedy wszyscy wyszli, została tylko Alisa. Jegor podzielił się z nią swoimi planami dotyczącymi biznesu i zaproponował, aby pozostała na tej pracy z nowym szefem. Obecność tak zorientowanej asystentki pomoże mu szybciej wdrożyć się do pracy. Trudno mi się z tobą rozstać. Takiego asystenta jeszcze trzeba poszukać. Rozumiesz mnie przecież w pół słowa. Bardzo ci dziękuję, że przez cały ten czas mnie znosiłaś i pomagałaś w miarę swoich możliwości. Jesteś bardzo dobrą nie tylko pracowniczką, ale i przyjaciółką i powiedział, obejmując ją. Jegor przez wiele lat pracy zgromadził solidną bazę klientów, dzięki czemu udało się dość szybko sprzedać firmę. Wszyscy pracownicy, w tym Alisa, chcieli pozostać na dotychczasowym stanowisku. I to był warunek sprzedaży, zachowania dla nich miejsc pracy. Po rozstaniu z dotychczasowym, udanym życiem, Jegor nie wiedział jeszcze, co dalej robić. Pieniądze ze sprzedaży biznesu wystarczyłyby na długo, więc nie spieszył się z decyzjami, postanowił trochę odpocząć i rozejrzeć się. Czego ukrywać? Przy niekończących się biznesowych troskach nie miał nawet czasu na życie. Nie było u niego wypoczynku w prestiżowych kurortach, choć finanse na to pozwalały. Nie było przyjaciół, po prostu nie było czasu, aby ich znaleźć. Nie znalazł też młody człowiek ukochanej dziewczyny. Wszystkie te życiowe radości zastąpiła mu praca. Ale teraz jest wolny i może nadrobić zaległości. Pewnego razu, rozmyślając przed kominkiem z kieliszkiem ulubionego czerwonego wina, jegor pomyślał, że nie zaszkodziłoby odwiedzić swoją matkę. Może to spotkanie pomoże mu pozbyć się dziecięcych lęków, które do tej pory go prześladują. A wszystko okaże się nie tak koszmarne z wysokości jego życiowego doświadczenia i wtedy spadnie mu z barków spory ciężar. Coś go przygnębiało przez całe życie po ucieczce ze wsi. I nadszedł czas, aby znaleźć, co to jest. I pozbyć się tego. Postanowił, zrobił. Następnego dnia, wyspawszy się nieśpiesznie po śniadaniu, spakował kilka rzeczy do torby podróżnej, wziął tę z gorącą kawą, zrobił kilka kanapek i wsiadł za kierownicę swojego samochodu. Był już południe, kiedy wyjechał za bramę swojej rezydencji. Miał do przejechania prawie 300 kilometrów. Postanowił się nie spieszyć. Mimo wszystko coś go powstrzymywało, nie pozwalało mu jechać. Zatrzymywał się na prawie każdej stacji benzynowej niby po to, aby wypić kawę i rozejrzeć się. Ale doskonale rozumiał, że nieznana przyszłość go przytłacza i przeraża. A nuż matka znów przywita go przekleństwami i wymachiwaniem wałkiem? A może jej już nie żyje? Zastanawiając się nad tym, nie mógł zrozumieć, jak wpłynęłaby na niego taka wiadomość. Wieś przywitała go ponurą i jakąś depresyjną ciszą. Jeszcze nie był to zbyt późny wieczór, w mieście o tej porze dopiero zaczynało się życie, a tutaj już prawie wszyscy kładli się spać, w wielu izbach zgaszone było światło. W niektórych oknach migotały niebieskie refleksy, świadczące o tym, że domownicy oglądają przed snem telewizję. Przejeżdżając znajome od dzieciństwa miejsca, Jegor zwolnił, aby przyjrzeć się zaśły zmianom. Na miejscu niektórych domów zbudowane były nowoczesne rezydencje, dwu-, trzypiętrowe. Jegor nawet parsknął z uznaniem, widząc je. A na miejscu małego sklepiku, w którym sprzedawano wszystko od gwoździ po chleb i w którym jego matka kiedyś regularnie zaopatrywała się w wódkę, teraz wznosił się dwupiętrowy, dość przestronny budynek z oświetlonym szyldem leśny. Chyba było to jedyne żywe miejsce we wsi. W oknach jaskrawo świeciło się światło, na prób nastolatkowie o czymś ożywienie rozmawiali i co jakiś czas pociągali napoje z metalowych puszek. Ludzie wchodzili i wychodzili. Mężczyzna chciał się zatrzymać, kupić coś na kolację, ale potem się rozmyślił. Może jeszcze będzie musiał tu kiedyś zajrzeć. Kto wie, w jakim stanie jest teraz matka. A nóż nie ma nawet chleba. O tym, aby przyjść tu po butelkę, nawet nie chciał myśleć. Przy nim matka pić nie będzie, niech nawet nie próbuje. Nie jest już chudym nastolatkiem, poradzi sobie z nią. I nagle pomyślał, że rzeczywiście, czego on się teraz boi, jej wałka. Przecież nie jest dzieckiem, tylko całkiem silnym, wysportowanym mężczyzną. Nie bez powodu dwa razy w tygodniu chodził na siłownię. A matka przez te lata nie odmłodniała, a przy takim trybie życia jak za jego czasów, mogła się w ogóle zmienić w zgrzybiałą staruszkę. Swój płot zauważył z daleka i bardzo się zdziwił. Spodziewał się zobaczyć go w bardziej opłakanym stanie, jak to było kiedyś. Przekrzywione deski, miejscami ich brak, łuszcząca się farba, przekrzywiona furtka, która z trudem się otwiera. Ale płot nagle wydawał się zadbany. Wszystkie deski były na swoim miejscu, stały w równym rzędzie i błyszczały dość świeżą farbą. Podjechał bliżej furtki. Była równa na dobrych, solidnych zawiasach i nawet z klamką. Zatrzymał się. Wysiadł i uzbroił samochód w alarm. Postanowił, że nie będzie się bawił z bramą w ciemności, aby wjechać samochodem na podwórko. A jeszcze nie wiadomo, co się dzieje na tym podwórku. Furtka otworzyła się bez wysiłku, nie była zamknięta. Wszedł na podwórko. Czysto. Szmelcu, który za jego dzieciństwa walał się po całym podwórku, teraz nie było. Spojrzał na dom w nadziei, że zobaczy światło w oknach. Ale było ciemno. Nawet w tym pokoju, w którym kiedyś stał u nich telewizor. Ale matka mogła ten telewizor przepić. I światło mogli jej odciąć za niepłacenie. Pospieszył do drzwi wejściowych, aby nie zgadywać przed ciemnym domem. Drzwi były zamknięte na stary zamek, którego już prawie nikt nie używał. Biegor poszukał pod daszkiem klucza. Był na swoim zwykłym miejscu. Wspomniał gorzko się uśmiechając jaki ciasny był dla niego, małego, ten zamek, jak klucz w żaden sposób nie słuchał. A matka ciągle go przeklinała, że nieudacznik i niezdarny i tępy. Tak, wsparciem nigdy syna nie rozpieszczała. Wszedłszy do przedpokoju, namacał na ścianie włącznik. Ku jego zdziwieniu pod sufitem słabo zapaliła się samotna żarówka bez klosza. Rozejrzał się. Wszystko było po staremu, jakby nie minęło prawie dwadzieścia lat. Wąska deska z kilkoma haczykami na ścianie zamiast wieszaka. Nieco niżej coś na kształt półki na buty, kiedyś sklecone jeszcze przez jego ojca pod wieszakiem. A na niej znajomy wałek, który w swoim czasie odegrał wobec jego matki złą rolę. Przypomniał sobie go po odprysku na brzegu. Kiedyś w dzieciństwie chciał go rozrąbać na drobne drzazgi, żeby matka nie miała czym za nim ganiać. Sił wystarczyło tylko na jeden brzeg i odprysk. Wszystko było czyste, posprzątane, ale jakieś takie niezamieszkane i lekko pachniało kurzem. Kurzem, ale nie przepalonym alkoholem. Ten zapach, który nigdy nie wywietrzał się w jego domu, pamiętał do tej pory. Skierował się do pokoju dziennego. Tam również pod sufitem zapaliła się jedyna żarówka. U nich w domu od zawsze nie było żadnych kloszy czy abażurów. No i z takimi żarówkami żyli. Jego raz dziwiło co innego. Ta sama względna czystość, porządek, wszystkie rzeczy na swoim miejscu, ale nie było czuć, że ktoś tu mieszka. Nawet trochę stęchlizną zalatywało, a to oznaczało, że zimą dom nie był ogrzewany. Obejrzał całe mieszkanie, zajrzał w każdy kąt, mężczyzna nie znalazł nic, co mogłoby rzucić światło na to, gdzie znajduje się gospodyni domu. Postanowił, że jest już późno, trzeba odłożyć poszukiwania matki na jutro. A teraz można zjeść kolację tym, co wziął w drogę i odpocząć. Dobrze, że wziął ze sobą laptopa. Znajdzie sobie jakieś zajęcie przed snem. Ale po gorącej kawie z kanapkami poczuł nagle silne zmęczenie. Zamknął drzwi od środka i urządził się w swoim pokoju na swoim dziecięcym łóżku, znajdując w szafie czystą pościel. To też go zdziwiło. O dziwo, matka prawa mu pościel, a tu nagle wszystko prześcielone, a nawet wyprasowane, jakby na niego tu czekali. Następnego dnia przespał prawie do południa. Chyba dało się we znaki nie tylko fizyczne zmęczenie, ale i obciążenie emocjonalne. Może przespałby do wieczora, gdyby nie dziwne dźwięki przy drzwiach, zbyt głośne i nieprzyjemne, które go obudziły. Zrozumiał, że ktoś nieudolnie próbuje otworzyć drzwi wejściowe i, szybko wkładając spodnie, skierował się do przedpokoju. Podszedł do drzwi prawie w tym samym momencie, gdy ktoś, mrucząc, wreszcie otworzył nieposłuszny zamek i westchnął z ulgą. Młody człowiek zrozumiał, że był to głos kobiecy. Głos, ale zbyt młody, aby należał do jego matki. Zatrzymał się w oczekiwaniu, że nieproszona gościnni sama otworzy drzwi i stanie przed nim. Drzwi skrzypnęły i ustąpiły. Jegor zobaczył kruchą dziewczynę jakby zeszłą z płócien waśniecowa, długi pszeniczny warkocz, niebieskie oczy, naiwne i dobre, wyglądające spod długiej kurtki. Sukienka rozlatika z prościutkiego popeliny, która jednak niezmiernie jej pasowała, dopełniając bajkowy obraz. Dzień dobry powiedział, podpierając się pod boki, już w myślach nazywając ją alonką, ledwie ją zobaczył. Ojej, a pan to kto? Zawołała przestraszona, upuszczając na podłogę klucze i swoją torebkę, którą do tej pory trzymała w ręku. Jeszcze chwila, a chyba straciłaby przytomność, tak bardzo się przestraszyła. Niech się pani nie boi, jestem człowiekiem. To ja powinienem się bać. Pani weszła do mojego domu niespodziewanie. Odechnąwszy trochę i rozumiejąc, że najprawdopodobniej nic jej tu nie grozi, dziewczyna powiedziała. Dlaczego niespodziewanie? Często tu przychodzę, niech pan zapyta chociażby sąsiadów. Trzeba przecież czasem posprzątać. Nawet jeśli nikt nie mieszka w domu, to przecież nie można go całkiem zaniedbać. A pan to kto? Nagle podejrzliwie zajrzała mu w oczy, zupełnie odzyskując przytomność i nabierając śmiałości. A czego się bać, skoro tam pod wieszakiem na półce na buty leży wałek? Sekunda i będzie go miała w rękach. Ta włóczęga jeszcze pożałuje, że na nią trafił. A ja jestem Jegor i jestem gospodarzem w tym domu, odpowiedział po prostu mężczyzna. Pan Jegor. Naprawdę? I tak wielkie oczy dziewczyny zrobiły się niewiarygodnie okrągłe. Młody człowiek o mało się nie roześmiał, widząc jak śmiesznie, pokreskówkowemu wyglądała teraz jego nieproszona gościnni. Naprawdę, a co panią tak dziwi? Ale dziewczyna jakby nie słysząc jego pytania, obejrzała się dookoła i powiedziała. Pan na pewno jest jego. Bo ja go znam, on nie jest taki. A jaki nie jest taki? I ja panią jakoś nie pamiętam. Jest pani pewna, że zna pani właśnie mnie. Tak, pan mnie może nie pamięta. Kiedy pan kończył szkołę, ja dopiero poszłam do pierwszej klasy. Byłam dla pana zupełnie mała. Uśmiechnęła się dziewczyna, podnosząc torebkę i klucz. Mieszkam wyżej na ulicy, pięć domów dalej. Może pan sobie przypomni, moi rodzice kiedyś pana bronili, kiedy Lubow Wasiliewna mocno pana pobiła i zawieźli pana do szpitala. Ten przypadek z wybitym barkiem zapamiętał na całe życie. Wydaje się, że wtedy razem z dorosłymi była jakaś mała dziewczynka. Ale wszystko, co o niej zapamiętał, to ogromne niebieskie kokardy nad mysimi warkoczami. Takie ogromne niebieskie kokardy. To ty. Powiedział, zaglądając jej w oczy. Dziewczyna bardzo mu się spodobała. Taka niezwykła nie tylko jak na miasto, do którego już się przyzwyczaił, ale i jak na wieś. Jak masz na imię? O mało nie zapytał. Alonuszka. Maja i odpowiedziała po prostu dziewczyna. No i co Maja? To imię też mu się bardzo spodobało. Pasowało do jego nowej znajomej. Pójdziemy napić się herbaty? Bo już niedługo będzie wieczór a ja jeszcze nie jadłem śniadania. No i wreszcie opowiesz mi dlaczego tu jesteś i gdzie w końcu jest moja mama. Przeszli do kuchni a jego zaczął się krzątać w poszukiwaniu czajnika i zapałek. Maja nie wytrzymała, otworzyła szafkę, wyjęła z niej randel. Mówiąc, że nie ma czajnika, nabrała wody, postawiła ją na gazie. Potem pili herbatę i rozmawiali. Głównie mówiła dziewczyna, a młody człowiek uważnie słuchał. Słuchał, ukradkiem podziwiając rozmówczynię. — Twoja mama jest u mnie, zaczęła dziewczyna. Jak to? A dlaczego? Uniósł brwi Jegor. To długa historia. A my chyba nigdzie się nie spieszymy. Dobrze, opowiem wszystko od początku. Tak mi będzie łatwiej. Wtedy, kiedy moi rodzice zajmowali się tobą, byliśmy jeszcze zwykłą, całkiem szczęśliwą rodziną. Miałam kochającą i troskliwą mamę, tatę silnego i mądrego. Charakter miał co prawda niezbyt słodki. Mógł nakrzyczeć, nie krępując się, jeśli coś nie wyszło po jego myśli ale mama potrafiła uśmierzać jego napady gniewu. A on słuchał jej jak kociak, tak bardzo ją kochał. A potem mama zachorowała. Dziewczyna zamyśliła się, ciężko westchnęła i kontynuowała. Ciężko zachorowała. Ojciec nie mógł znaleźć sobie miejsca, jeździł z nią po szpitalach, zapominając o wszystkim na świecie. Sprzedał, co mógł, nawet swój ukochany samochód, żeby tylko postawić mamę na nogi. Ale się nie udało. Lekarze powiedzieli, że trzeba było zgłosić się wcześniej. A jak wcześniej, skoro mama do końca znosiła ból, nie mówiąc nam, jak bardzo jej źle. Bała się nas przestraszyć, a przestraszyła jeszcze bardziej, bo za rok jej nie było. Ja wtedy chodziłam do piątej klasy, byłam całkiem mała. Bardzo za nią tęskniłam, płakałam po nocach, długo nie mogłam zasnąć. Mama czytała mi książeczki przed snem. I okazało się, że bez tych książeczek nie mogę już zasnąć. A we śnie zaczęłam krzyczeć, płakać, bo nie czułam żadnego wsparcia w swoim cierpieniu. Bo ojciec, zamiast mnie wspierać i jakoś radzić sobie z bólem, zaczął pić. Znalazł w wódce jedyny sposób, żeby choć trochę ukoić swój smutek. A pijany przestał całkowicie kontrolować się, wypuścił swój gniew na zewnątrz. I kiedyś nawet powiedział mi, że przez mnie mama umarła. W czym byłam winna, to od niego nie wydobyłam. Może sam nie wiedział, dlaczego tak powiedział, ale żal pozostał. Często mnie obrażał, zwłaszcza gdy był pijany. Wyzywał, mówił złe słowa, które raniły mnie bardziej niż nóż. Starałam się to znosić, rozumiejąc, dlaczego taki był, a czasem znajdowała mnie krzywda, pochłaniając mnie całkowicie. Bo i mnie nie stało się bliskie. Człowieka ja też może cierpię i płaczę po nocach. Ale przecież nie topię swojego smutku w wódce, nie znęcam się nad jedyną bliską osobą. W tamtych czasach często cię wspominałam. To może mnie trzymało na powierzchni, pomagając pogodzić się z losem. Bo ojciec, jakkolwiek wulgarny, nigdy nie podniósł na mnie ręki. Tobie dostało się bardziej niż mnie. Kiedy byłam już w klasie maturalnej, nagle wyszedł z domu, zostawił mnie zupełnie samą. Zgłupiałam, nie wiedziałam co robić, kiedy nie przyszedł na noc. Rzuciłam się po wsi, żeby go szukać, może pijany, gdzie zasnął. Tak się zdarzało. A przy sklepie powiedzieli mi, że z twoją matką przyszli kupić jedzenie. No jak jedzenie? Zakąskę do bimbru. Nawet się zdenerwowałam, słysząc takie rzeczy. Bo ciocia Luba wtedy już od wielu lat nie piła. Wyobraź sobie, że okazała się taka mądra. Całkowicie zerwała siebie i dom uporządkowała, nawet do pracy się urządziła. A mój ojciec przywrócił ją do tego zgubnego nałogu. Nie wiem jak się to stało, ale zaczęli razem żyć, a wszystkie pieniądze, które udało się zarobić, odnosili cioci Matrienie na bębę. Kiedy dowiedziałam się, że ojciec nie zamierza wracać do domu, to nawet się ucieszyłam. Bez niego jakoś łatwiej było żyć. Nikt nie upokarza, nie obraża. Tylko twoją mamę bardzo żal. Szybko wróciła do swojego nędznego stanu. Upadła, przestała o siebie dbać. Czasami im coś do jedzenia przynosiłam. Na szczęście. Szkoła już była za mną. Pracowałam, zarabiałam jakieś pieniądze, co pozwalało mi przeżyć. To widziałam, w jakich warunkach żyli. Próbowałam posprzątać kilka razy, ale natrafiałam tylko na obelgi i zniewagi. Postanowiłam, że nie będę się wtrącać. Ludzie są dorośli, wiedzą co robią. A potem tata umarł. Poszedł zimą późnym wieczorem pijany do matryony po więcej bimbru i zabłądził, jak mówią, w trzech sosnach. No co z pijanego wziąć? Zasnął, wpadając w zaspy śnieżne, a rano już był zesztywniały i znaleziono trupa. Gdybym wiedziała, że tak się stanie, kontrolowałabym ich czasem. Ale szczerze mówiąc, nie miałam siły zmuszać się do tego, by znów natknąć się na tę obelżywą obelgę. Po jego pogrzebie bardziej dbałam o stan psychiczny Twojej matki niż o swoje sierocie przeżycia. Czułam, że ona tego wszystkiego nie wytrzyma. Miała udar mózgu. Jak udar? Dlaczego mi nie powiedziano? Zaniepokoił się jegor. Chcieli, ale nikt nie wiedział, gdzie jesteś i co z tobą. No tak, to prawda przecież nie utrzymywałem kontaktów z nikim nawet z ciocią Leną Pamiętasz naszą sąsiadkę Tak pamiętam ciocię Lenę Wydaje mi się że kilka lat temu wyszła za mąż w mieście i tam wyjechała Wyszła za jakiegoś profesora No a twoja mama najpierw leżała w szpitalu potem odesłali ją do domu Tam takich chorych długo nie trzymają przecież ona może będzie musiała leżeć do końca życia Wszystko jest takie złe no, niezupełnie dobrze. Cała lewa strona nie działa, ale może mówić. Lepiej, żeby jej choroba zabrała zdolność mówienia, a nie zdolność poruszania się. Dziewczyna westchnęła gorzko. Co? Bardzo się broni. To mało powiedziane. A po co ją do siebie zabrałaś? Przecież ona jest dla ciebie zupełnie obcą osobą. Zdziwił się Jego. R. No jak mogłam ją zostawić samą? Nie ma kto się nią opiekować. I czuję się winna za swojego ojca, że odwrócił jej życie do góry nogami. Przecież była taka dobra, kiedy nie piła. I wcale się nie broniła, nie obmawiała. Nawet pojawiły się u niej koleżanki. Możesz sobie to wyobrazić? Koleżanki u mojej matki? Nie, nie mogę, powiedział szczerze Jegor. Dobrze pamiętał, jak mama w ogóle nie dobierała słów w stosunku do własnego syna, co dopiero mówić o obcych. A ja mogę się z nią zobaczyć? Oczywiście, czemu nie? Tylko rozumiesz, ona zaczęła mówić, może cię nie pamiętać. Lekarze mówią, że to konsekwencje choroby. No i wiek oczywiście też się odbija. Zrozumiałem. No to idziemy. Dobrze. Pół godziny później weszli do domu Mai. Biegor zauważył, jak czysto jest na podwórku przed domem, jak posprzątane i przyjemnie pachnie w samym pomieszczeniu. Ani trochę nie czuło się tam, że mieszka chory leżący. Pomyślał, ile wysiłku kosztowało to wszystko kruchą dziewczynę. Ledwo zamknęli za sobą drzwi z dalszego pokoju, rozległ się krzyk. To ty, rozpustnico. Gdzie tak długo chodzisz? Jestem głodna. W ogóle zamierzasz mnie dziś karmić. Czy chcesz, żebym umarła z głodu? Biegor ze zdziwieniem spojrzał na Maję. Raczej nie odeszłaby, nie nakarmiwszy chorej kobiety. Ta odpowiedziała szeptem, ona zawsze tak. Zje, a za pięć minut nie może sobie przypomnieć, czy jadła, czy nie, i oskarża mnie, że ją głodzę. A kiedy przynoszę jedzenie, to odmawia jedzenia, bo chce ją otruć. Muszę najpierw spróbować. Lekarze ostrzegali, że tak może być i radzili, aby dokładnie monitorować nie tylko dietę, ale i ilość spożywanego pokarmu. A najlepiej zapisywać, żeby nie popełniać błędów. Widzę, że opieka nad leżącą to jeszcze nauka. Tak, masz rację. Ale już się wciągnęłam, wiem wszystko, co trzeba zrobić. Więc nie będziesz miał pretensji. Ja mam pretensje. Ty opiekujesz się zupełnie obcą dla ciebie osobą i uważasz, że ja mogę mieć jeszcze jakieś pretensje. Jesteś święta czy błogosławiona. W jego zdziwieniu nie było granic. Podczas gdy zdejmowali buty i rozmawiali, Lubow Wasiliewna krzyczała niecierpliwie bez przerwy. No, gdzie tam się kręcisz? Słyszę, że przyszłaś. Dlaczego milczysz? Usłyszawszy głos Jegora, nagle zaczęła krzyczeć z niebywałą siłą. Co, przyprowadziłaś tu drania? Jak możesz, ty dziwko. Nie mogłaś z nim przelecieć się na ulicy. Wynoście się nasynował synował, bezczelnicy. Krzyczała, zapominając, w czyim domu się znajduje. Biegor już wiedział, dokąd iść i skierował się w stronę pokoju matki. Maja, nic nie mówiąc, poszła do kuchni, gościa nie zaszkodziłoby nakarmić. Dzień dobry, mamo, powiedział młody człowiek, wchodząc do pokoju. Przyjrzał się leżącej na łóżku kobiecie, a potem szybkim spojrzeniem ogarnął pomieszczenie. Pokój był mały, ale bardzo przytulny. Chyba kiedyś mieszkała tu sama gospodyni. Na oknach zszyte własnoręcznie zasłonki z ozdobnymi falbankami, za którymi widać było doniczki z kwiatami na parapecie. Na podłodze leżał kolorowy, domowej roboty dywanik. Na jedynym krześle przy łóżku znajdowała się miękka poduszka w poszewce, wykonana w stylu patchwork. Widać było, że gospodyni dołożyła starań, aby stworzyć przytulność w tym pokoju. A w kącie naprzeciwko łóżka wisiał nawet nowoczesny telewizor, którego pilot znajdował się przy prawej ręce leżącej kobiety. Gdyby jegor nie wiedział, że matka jest unieruchomiona, to by w to nie uwierzył. Wyglądała na bardzo zadbaną, starannie uczesaną i w czyściutkiej perkalowej bluzeczce. Jej ręce były złożone na kołdrze przykrytej jasną narzutą. Obok przy łóżku stała szafka nocna z lampką nocną i jakimiś buteleczkami, chyba z lekarstwem, starannie zebranymi w tekturowe pudełko. Kobieta, cały czas obsypująca maję przekleństwami, nagle zamilkła, wpatrując się w gościa. Długo i badawczo mu się przyglądała, krótkowzrocznie mrużąc oczy. A jegor patrzył na twarz matki i myślał, że lata i wódka nie były dla niej łaskawe. Szara, opuchnięta twarz, wyglądająca na o wiele starszą od jej wieku, wąskie, bezzębne usta, wygięte w pogardliwą podkowę i oczy, złośliwe, kłujące jak łopian. Nie mógł zrozumieć, jak ta kobieta, kiedyś żwawa i silna, nagle zamieniła się w warzywo, z którym można by Y zrobić wszystko, co się chce, żadnego oporu. Dla niego było to niezwykłe widzieć ją w takim stanie. Jak ty powiedziałeś? Odezwała się nagle chora, a jej oczy zabłysły jakimś demonicznym światłem. Jaka ja tobie matka? Wynocha z mojego pokoju bez wstydniku. Jeszcze by brakowało, żeby każdy majki Ament się tu włóczył i nazywał mnie matką. Wchodź do jej pokoju, a do mnie nie waż się zbliżać. Mamo. Przedrzeźniła go na koniec, oszpecając swój i tak mało przyjemny głos. Biegor milczał, przepuszczając jej przekleństwa obok siebie. Zrozumiał, że ona już nie ma na niego żadnego wpływu. Jej słowa nawet odrobinę go nie ranią. Było mu obojętne, co wychodzi z ust tej kobiety. Mamo, to ja, Jegor, powtórzył. Jegor. Jaki Jegor? Zapytała najpierw. A potem, nagle po jej pomarszczonych policzkach popłynęły łzy. Mamo, co ty? To ja, twój syn, Jegor. Czyżbyś mnie nie pamiętała? Pomyślała przez sekundę, a potem powiedziała: Bardzo się zmieniłeś. Jej głos nagle stał się całkiem świadomy i spokojny. Oczywiście, że się zmieniłem. Minęło prawie dwadzieścia lat. Osiemnaście, jeśli dokładnie, powiedziała kobieta, jakoś ciepło i zmęczona. Ale potem jej ton stał się taki sam jak poprzednio i na młodego człowieka znów zabłysły pełne złośliwości oczy. Po co wróciłeś? popatrzeć na mnie leżącą. No to patrz. Jej głos już przechodził w krzyk. Leż sobie, nie ruszając się. Rób ze mną, co chcesz. Nie będę mogła się za siebie postawić. Myślisz, że nie wiem, po co przyjechałeś? Chcesz mnie zabić, bezbronną? Mamo, co ty mówisz? Jak możesz? Spokojnie, jakby o czymś zwyczajnym mówił Jegor. Z każdym jej słowem rozumiał, że już się jej nie boi i nie reaguje ani na jej przekleństwa i obelgi, ani na jej bezpodstawne oskarżenia. A kobieta nie milkła. Zrozumiawszy, że oskarżenia o chęci i zabicia w żaden sposób nie podziałały na syna, wydała innego asa. A, 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 wiem. Wiem po co przyjechałeś. Wygonili cię stamtąd. Wszędzie cię wygonili. I wróciłeś tutaj. Bo jesteś nieudacznikiem. Jesteś przegranym. I nigdzie, słyszysz, nigdzie nie będziesz mógł się zaczepić w tym świecie. Bo jesteś śluzem. Plewą, a nie człowiekiem. Jegor zauważył w duchu, że jej obelgi stały się bardziej wyrafinowane i przemyślane. Gdyby miał teraz siedemnaście lat, to bardzo by się obraził i zasmucił przecież każde dziecko chce, żeby rodzice w nie wierzyli, uważali za najinteligentniejsze i najrozsądniejsze, ale on ma już daleko ponad 17 lat i takie zwroty mogą go tylko rozśmieszyć. "Mamie zaś, uśmiechając się, odpowiedział. Tak, mamusiu, masz rację jak zawsze. Jestem kompletnym nieudacznikiem i wyrzucili mnie z miasta. Ale teraz jestem tutaj, będę mieszkał w swojej wsi, w swoim domu, obok ciebie i będę się uczył od ciebie rozumu." Chory mu z jednak uświadomił sobie, że ściągnęła na swoją panią coś dla niej bardzo nieprzyjemnego. W przestrachu powiedziała: Nie potrzebujecie tu obok. Coś ty sobie wymyślił. Nie będę z tobą sama obok. Nie wiadomo, czy w środku nocy nie zarżniesz, żeby przejąć spadek. Mamo, twój spadek nie jest mi potrzebny. A co ty masz dziedziczyć? Te rozpadającą się chatę. A może masz tam gdzieś zakopany skarb? Uśmiechnął się. Gdyby nawet był skarb, to ona już by go dawno przepiła. A ty mi się tu nie uśmiechaj, nie będę z tobą mieszkać i koniec. Zagotowała się leżąca kobieta. Biegor pomyślał, że gdyby mogła chodzić, to już dawno by się na niego rzuciła z pięściami. W tym momencie do pokoju weszła Maja stacą. Stał na niej talerz zupy, od którego zapachu jego rowi zakręciło się w głowie i przypomniał sobie, że jeszcze nic dzisiaj nie jadł. Stawiając tacę na szafce nocnej, dziewczyna powiedziała. Tam też nalałam zupy dla ciebie. Jeśli nie pogardzisz naszym prostym wiejskim poczęstunkiem, to zjedz. Idź do kuchni, nakarmię ciocię Lubę i przyjdę do ciebie. W kuchni czekała na niego nie tylko zupa, ale i domowe bułeczki, kompot w dzbanku i stos pierożków z kapustą. Usiadłszy przy stole, zabrał się do jedzenia, doceniając jego walory smakowe. Kiedy Maja wróciła ze sypialni chorej, pił już kompot z bułeczką. No jak ci smakował obiad? Zapytała dziewczyna, uśmiechając się. Mogła nie pytać, widząc puste talerze. Dziękuję bardzo. Okazało się, że byłem głodny z powodu tych przeżyć i zapomniałem o tym. No i dobrze, powiedziała, zbierając ze stołu puste naczynia i wkładając je do zlewu. Co zamierzasz dalej robić? Zapytała. Chcę tu zostać. Zabiorę matkę, będę się nią opiekował. Jakaby nie była, to jednak nie jest mi obca osoba. Niech dożywa u boku syna. Poczekaj, jak to zabierzesz. Ledwie doszła do siebie po tym, jak zabrałem ją ze szpitala do siebie. Cały czas krzyczała i płakała, że chce do domu, że trzymam ją w zamknięciu i głodze, a teraz ty ją zabierzesz i znowu będzie dla niej stres. Czy to nie będzie niebezpieczne dla jej zdrowia? Jakie niebezpieczne? Rodzony syn zabiera do rodzinnego domu, co może być lepszego? Tak to prawda, ale ona potrzebuje specjalistycznej opieki. Rozumiesz, o czym mówię? Przecież nie będziesz jej ani kąpał, ani przebierał. Potrzebuje kobiety do opieki a nie mężczyzny, a tym bardziej nierodzonego syna. Przepraszam, ale jestem przeciwko temu. Jeśli uważasz, że na jej widok zrowieje, to proszę, zostań tutaj. Miejsca wystarczy dla wszystkich. Maju, szczerze cię nie rozumiem. Słuchał jej słów ze zdziwieniem, nie przerywając. Inna by skakała z radości, że wreszcie zostanie uwolniona od takiego ciężaru. A u tej spróbuj jeszcze zabrać tę szkodliwą ciotkę, która ciągle ją krytykuje i obraża. Czy ty jesteś masochistką? Dziewczyna się uśmiechnęła. Znaczenie tego słowa było jej znane. Odpowiedziała, że nie, nie jest masochistką, po prostu jej jest jej bardzo żal i uważa, że to mój ojciec doprowadził ją do takiego stanu. Nawet jeśli nie chciał tego, to nic nie zmienia. A mnie wcale nie jest trudno się nią opiekować. Przyzwyczaiłam się. Zorganizowałam to tak, żeby zdążyć ze wszystkim. I jest mi weselej, że nie jestem sama w domu. Choć jaki taki, ale człowiek jest obok. Zastanowiłeś się nad tym, czy zostać. Powiedz: pokażę ci pokój, w którym będziesz mieszkał. Oczywiście, że został. I wcale nie ze względu na matkę, chociaż sam próbował sobie to udowodnić. Ta Maja miała zbyt niebieskie oczy, żeby bez ważnego powodu zrezygnować z ich widoku. Lubow Wasiliewna uspokoiła się, gdy dowiedziała się, że syn nie zabierze jej do domu. Ale to, że zostanie w domu Mai i będzie stale przebywał w jej pobliżu, bardzo się kobiecie nie spodobało. Z każdym dniem stawała się coraz bardziej agresywna i wymagająca, urządzając teraz sceny zazdrości dziewczynie, która poświęca swój czas nie wiadomo komu, a nie jej chorej. Często zapominała się tak bardzo, że nie poznawała ani syna, ani Mai i zaciekle odpychała zdrową ręką, gdy próbowali ją podnieść lub obrócić, żeby zmienić pościel. Wtedy krzyczała tak, że było ją słychać w całej wsi. Chciała oznajmić całemu światu, że chcą ją zabić, zagłodzić. Ale świat nie miał z nią nic wspólnego. Sąsiedzi wiedzieli, jak chora jest lubka, i nie reagowali na jej krzyki, żałując młodych ludzi, którym przypadł w udziale los opieki nad tak niewdzięczną chorą. Czas mijał. Biegor ostatecznie postanowił nie wracać do miasta. Nie mógł już spędzić dnia bez Maji i pewnego dnia postanowił wyznać jej miłość. Bardzo się zdziwił, gdy dziewczyna, nic nie odpowiadając, rozpłakała się i nie mogła wypowiedzieć ani słowa z powodu potoku łez. Nie wiedział, co robić. Stał przed nią przygnębiony, opuściwszy ręce i czekał, aż się uspokoi. Co ty? Zapytał, gdy szlochająca Maja spojrzała na niego. Czymś cię obraziłem? Nie, no co ty, wręcz przeciwnie. Nie spodziewałam się, że mnie pokochasz. Dlaczego to nagle? Jesteś bardzo ładną dziewczyną. Dziwię się, dlaczego nikt do tej pory nie zabrał cię ode mnie. Maja uśmiechnęła się przez łzy. Komu ja byłam tu potrzebna z takim ojcem? Przecież on najpierw wszystkich moich adoratorów nie dopuszczał do domu na odległość strzału z armaty. Nie daj Boże, któryś z chłopaków przywita się na ulicy. Albo po prostu spojrzy w moją stronę. Skandal był straszny. Dostawało się i jemu i mnie. A potem, kiedy zaczęła opiekować się ciocią lubą, to już nie było na to czasu. Z pracy spieszyłam się do domu, żeby wszystkie sprawy załatwić na czas i położyć się spać jak najwcześniej. Tak się męczyłam. To tak i nie zrozumiałem, czy mogę liczyć na twoją przychylność. Och, jak pięknie mówisz, przychylność. Już tyle czasu o tobie marzę, śnisz mi się. A tobie wystarczy tylko moja przychylność. Uśmiechnęła się do niego dziewczyna. Maju, a może się pobierzemy? Powiedział nagle. Nie wiedział, jak jej się oświadczyć. To, co czasami widział przelotnie w telewizji lub gdzieś czytał, wcale nie pasowało do uroczystości chwili. Wszystkie te warianty wydawały mu się albo zbyt zwyczajne, albo zbyt przesłodzone. Dlatego, nie mając doświadczenia w takich sprawach, powiedział po prostu, jak potrafił. Ona tylko skinęła głową, a potem przylgnęła do niego. Jego jakby gorący strumień oblał od jej dotyku. Nie, nie był zbyt cnotliwy w stosunkach z kobietami. Dożywszy 35 lat, miał kilka romansów, kiedyś nawet zamierzał się ożenić, mieszkając z dziewczyną prawie rok. Ale jakoś się nie układało, a ta dziewczyna okazała się osobą merkantylną, łasą na jego pieniądze, ale zupełnie nieprzygotowaną do poważnego związku. Maja bardzo różniła się od wszystkich kobiet, które spotykał w swoim życiu. Była jakaś nieziemska, niezwykła i ciągnęła go do siebie z niesamowitą siłą. Może to właśnie to, co ludzie nazywają miłością? Złożywszy wniosek w urzędzie stanu cywilnego, młodzi postanowili uradować Lubow Wasiliewne przyjemną nowiną. Ale kobieta powitała ich kolejną serią obelg. Ona prawdopodobnie już nie rozumiała, co się wokół niej dzieje. Jej choroba związana ze zmianami wieku postępowała z niesamowitą szybkością. Młodzi urządzili skromny ślub. Po co im było to święto, skoro dla nich największym świętem było widzieć się nawzajem, dotykać się nawzajem? Młodzi małżonkowie postanowili nie jechać w żadną podróż poślubną, a trochę o dom, w którym będą budować swoje szczęście. Jegor pojechał do miasta i podpisał umowę z firmą pośrednictwa w obrocie nieruchomościami o sprzedaży swojej rezydencji. Bez żalu oddał klucz młodemu chłopakowi, który będzie prowadził jego sprawy i nawet nie przeszedł na pożegnanie przez pokoje. A po Ma teraz inne życie. I niech ten dom mu wybaczy. W końcu to tylko dom, a tam na wsi ma prawdziwą, żywą miłość. Spotkał się też ze swoją byłą asystentką Alisą. Dziewczyna była bardzo zadowolona, że o niej pomyślał. Opowiedziała, jak idą sprawy w jego byłej firmie. Nowemu właścicielowi udało się zrobić to, czego nie udało się jego rowi. I teraz jego firma pewnie zarabia dobre pieniądze. Ale trzeba było zainwestować okrągłą sumę, której były właściciel nie miał. Pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym na cienkim palcu i powiedziała, że w końcu spotkała tego jedynego, który potrafił ją oderwać od pracy. I wkrótce biorą ślub. Trochę go zrugała, że Jegor nie zaprosił jej na swój ślub. Przeprosił, powiedział, że nie było żadnego ślubu. A on z jej narzeczonym zaprasza w gości. W dowolnym czasie, kiedy tylko zechcą. Ale dopiero za kilka miesięcy, bo w ich rodzinnym gniazdku trwa teraz remont. Pędził do domu jak na skrzydłach, stęskniony za swoją ukochaną przez cały dzień. Cicho wjechał na podwórko, wysiadł z samochodu i skierował się do okna kuchni, w którym paliło się światło. Przywarłszy do wilgotnej szyby gorącym czołem, stał i jak prawdziwy maniak obserwował najbardziej niesamowitą dziewczynę, która wyjmowała z piekarnika jakieś danie, przygotowując się do spotkania męża. Tak by stał do rana, a może i dłużej, gdyby nie ogarnęło go nagle pragnienie, żeby ją objęci, przycisnąć do siebie mocniej, nie pędziło szybciej, żeby znaleźć się w domu. Dobrze, że Maja zdążyła wyjąć z piekarnika pieczone mięso i postawić je na stole. Bo jej małżonek, jak szalony, wleciał do kuchni, nawet nie zdejmując kurtki, i zaczął ją obejmować, całować, opowiadając, jak się stęsknił i jak marzył, żeby szybciej wrócić do domu. Poczekaj, no poczekaj. Odpychała go dziewczyna od śmiechu, nie mając siły, żeby wyrwać się z objęć. Czemu taki jesteś szczepiający? Kurtkę chociaż zdejmij. Wcale za mną nie tęskniłaś. Udał, że się obraził. Ani trochę. W jej oczach skakały figlarne iskierki. Przygryzając dolną wargę, czekała na reakcję małżonka na te słowa. A on opuścił głowę i skierował się z kuchni. Hej, a ty dokąd? Oparła ręce w boki Maja. piec siadaj, póki gorące. Zrozumie, że dziewczyna się odwróciła i nie spodziewa się podstępu, gwałtownie się odwrócił, podniósł ją na ręce i zakręcił po kuchni. Cały dzień marzył, żeby szybciej się uporać i wrócić do niej, żeby właśnie tak, wziąwszy na ręce, przycisnąć do siebie mocno-mocno. Ona ledwo wyrwała się z jego objęć i zagroziła, że jeśli natychmiast nie usiądzie przy stole, to zostanie głodny. A w ogóle czekała na niego, żeby usłyszeć opowieść, jak pojechał i jakie sprawy załatwił. A on okazał się taki niepoważny. Podczas kolacji opowiedział swojej ukochanej, gdzie był, co robił, Przekazał pozdrowienia od swojej byłej asystentki Elisji i powiedział, że po remoncie zaprosi ją z narzeczonym w gości. Z Alisą przeżyli zbyt wiele, dlatego chciałby kontynuować ich przyjaźń. Ale teraz rodzinami. Powiedział, że wystawił na sprzedaż swoją miejską rezydencję i wcale tego nie żałuje. Maja słuchała go, podpierając głowę pięścią i patrząc na niego zakochanymi oczami. A co mama, jak się dziś czuje? Zapytał Jegor, kończąc swoją opowieść. Mama czuje się bardzo źle. Nie mogę sobie z nią poradzić. Tutaj potrzebna jest pomoc medyczna, profesjonalna. A co ja? Nie wiem, jak ją uspokoić, kiedy zaczyna krzyczeć. A ona zawsze krzyczy, wystarczy, że wyjdę z domu. Nawet kur nie mogę spokojnie nakarmić z jej powodu. Nie mogę jej ani dać lekarstw, ani nakarmić porządnie, bo wszystko wybija z rąk, odwraca się, wypłuwa. No co, małe kapryśne dziecko? Westchnąwszy ciężko, Maja powiedziała: Wkrótce po urlopie muszę wrócić do pracy. Nie wyobrażam sobie, jak sobie z nią poradzisz. Ja też przecież nie będę siedzieć u ciebie na szyi całe życie. Póki pieniądze się nie skończą, trzeba pomyśleć o mojej pracy. Jak powiesz, może coś poradzisz, jak wykorzystać mój mózg tutaj na wsi? A poradzę, myśląc, że jestem zupełnie dziewczyną i nic nie rozumiem. A właśnie, że rozumiem. Sąsiedzi sprzedają fermę, jeśli cię to zainteresuje. Nie byle jaką, tylko fermę koni. To nie świnie z krowami, jak w naszej wiosce. Tam hodują rumaki. Jak spojrzysz na taki biznes? Dobry biznes, nie odmówiłbym zajęcia się nim. A dlaczego sprzedają, przypadkiem nie wiesz. Przypadkiem wiem. Dziewczynie było miło, że jako dorosła omawia z mężem tak ważne kwestie. Stary gospodarz umarł, a młody jest za granicą. Nie wypada mu się tym zajmować. I nie jest miłośnikiem koni. Więc sprzedaje, wchodząc w spadek. Prosi o niedużo, biorąc pod uwagę, że biznes jest rozkręcony i są tam konie hodowlane. Tylko nasi ludzie nigdy nie mieli takich pieniędzy, nawet gdyby zebrali ze wszystkich wiosek. A ty spróbuj szczęścia, może transakcja wypali. I gdzie się takich słów nauczyłaś? zapytał mężczyzna ze zdziwieniem, patrząc na swoją tak poważną i rozumną żonę. Nie spodziewałem się. Obejrzałam seriale, od niego się odmachnęła. No tak, teraz mu wszystko opowie. To jeszcze nic. To, że pracuje tylko jako kierownik warsztatów, jeszcze nic nie znaczy. Może też zostać dyrektorem, potencjału jej wystarczy. Porządku na pewno będzie więcej niż przy obecnym. Biegor już zrozumiał, że jego skromna i nieśmiała małżonka jest jeszcze ciemnym koniem. Po sprawdzeniu może okazać się kimś w rodzaju jego byłej asystentki Elisji i inteligentną, zaradną bizneswoman. Już następnego dnia jegor, nie zwlekając, pojechał do sąsiedniej wsi, aby porozmawiać o fermie koni. Dowiedział się numeru telefonu zagranicznego właściciela, umówił się z nim na spotkanie z jego przedstawicielem w kraju. I już po tygodniu załatwił wszystkie dokumenty na prawo własności do fermy. Jednak biznes od niego nie odszedł. Tylko teraz nie miał żelaznych koni mechanicznych, ale prawdziwe, żywe. Zaczął długo znikać na farmie, dostosowując wszystko do siebie, coś zmieniając i ulepszając. Maja zupełnie padała z nóg, rozrywając się między pracą a chorą teściową. Byłoby jej znacznie łatwiej, gdyby kobieta była adekwatna. Gdyby demencja, jak nazwał jej chorobę lekarz, tak bardzo nie niszczyła mózgu lubow Wasiliewny. Pewnego wieczoru maja, nie wytrzymawszy, zaczęła rozmawiać z mężem o tym, co dalej robić z chorą kobietą. Mogę rzucić pracę i siedzieć z nią. Dla mnie to nie problem zwolnić się, powiedziała przy kolacji, kiedy mąż zapytał, jak mama zachowywała się tego dnia. Ale nie mam doświadczenia w opiece nad takimi chorymi. Bardzo mi jej żal, ale jestem bezsilna, żeby cokolwiek zrobić. Nie jadła cały dzień, bo nie mogę jej nakarmić. Wybija łyżkę i wypływa wszystko, co dostaje do ustęp. A wczoraj krzyczała, że chcemy ją otruć i że nic nie będzie jadła z moich rąk. Co mam zrobić? Nie może głodować, jest taka słaba, a do tego nie można przyjmować leków na pusty żołądek. Może węzwiemy doświadczoną opiekunkę? Niech pomoże. Patrząc na zmęczony wygląd żony, jego rozrozumiał, że praca go za bardzo pochłonęła. Jego ukochana już chodzi z takimi workami pod oczami, a on zwiesił na nią swoją matkę i chodzi jak paw. Sam się przeklinając, na czym świat stoi, powiedział Mai. Przepraszam, że zupełnie o was zapomniałem. Postaram się o opiekunkę. Już jutro. Ale kobiety, która potrafiłaby profesjonalnie opiekować się chorą matką, nie było ani wu. w jego wiosce, ani w okolicy. Wtedy Jegor podjął decyzję i znalazł niezły pensjonat dla osób właśnie z takimi schorzeniami. Pensjonat był płatny, ale mógł sobie na niego pozwolić. Maja to się zgadzała, to nie zgadzała z jego argumentami, że mamie będzie tam lepiej. Jakkolwiek nie chcieli się z nią rozstać, zostawiając ją w domu, wskazywali nie tylko siebie, ale i ją na koszmarne życie. Sama mówiłaś, że może być głodna przez cały dzień, bo nie ma możliwości jej nakarmić. A tam wiedzą, jak postępować z takimi pacjentami. Karmią ich przez kroplówkę. Raz za razem przekonywał ją mąż, raczej starając się sobie, a nie jej. Udowodnić, że nie ma innego wyjścia. No, Maju, no, kochanie, zrozum mnie, już i tak zrobiłaś dla niej bardzo dużo. Przecież nie wysłaliśmy jej do pensjonatu, kiedy jeszcze rozumiała i zachowywała się względnie normalnie. I na jej przekleństwa nie zwracaliśmy uwagi, opiekowaliśmy się nią jak mogliśmy. A teraz jest wyjątkowa ze swoją chorobą. Przecież nie chcesz, żeby umarła przedwcześnie z głodu lub dlatego, że zrobi sobie jakąś krzywdę. Tam będzie jej o wiele lepiej. A my będziemy ją odwiedzać co weekend. Sprawdzimy, jak się nią opiekują. Maja w końcu zgodziła się na argumenty męża nie tylko dlatego, że nie radziła sobie z opieką nadteściową, ale dlatego, że już niedługo nie będzie mogła poświęcać chorej kobiecie tyle samo uwagi. Bo ta uwaga będzie potrzebna innej, bardziej bezradnej osobie, która pojawi się w ich rodzinie bardzo szybko. Tego samego wieczoru poinformowała męża, że jest w ciąży. I to postawiło grubą kropkę nad jego decyzją dotyczącą chorej matki. Kilka dni później pod bramą ich domu zatrzymał się samochód z oznaczeniami pogotowia ratunkowego. Był to specjalny transport do przewożenia pacjentów podobnych do matki Jegora. Kiedy kobieta zobaczyła, jak do jej pokoju wchodzą mężczyźni w białych kitlach z noszami, mgła w jej mózgu nagle rozwiała się na chwilę i krzyknęła. Biegierek, synku, nie oddawaj mnie im. Coś ciepłego drgnęło w piersi mężczyzny na te słowa. Delikatnie wziął matkę za rękę i zaczął ją namawiać. Mamo, tam będzie ci lepiej. Tam jest szpital, lekarze. Oni będą się tobą lepiej opiekować niż my. Oni wiedzą, jak to robić. My się ciebie nie pozbywamy. Będziemy cię odwiedzać co weekend, przynosić smakołyki ale kobieta już go nie słuchała. Znów pogrążyła się w swoim teraz już zwyczajnym stanie, obojętnie patrząc w sufit. Kiedy przekładali ją na nosze, zaczęła przekinać bardzo brzydkimi słowami, za które Jegor musiał przepraszać, wyrywać się, wykręcać z rąk sanitariuszy. Maja stała przerażona, patrzyła na to, co się dzieje, szeroko otwartymi oczami. A Jegor pomyślał, że nie chciałby powtórzyć losu swojej matki, żeby dożyć życia w takim stanie. Ale chyba nic w tym świecie nie dzieje się po prostu tak, a ludzka starość to nic innego, jak praca nad błędami. Młodzi ludzie jak obiecali, regularnie odwiedzali Lubow Wasiliewne w pensjonacie. Znajdował się on zaledwie dwie godziny jazdy od ich wioski, a ten czas był niczym dla terenów Kijegora. Małżonkowie od razu zauważyli, że jest jej tam dobrze. Trochę się wzmocniła, a nawet odświeżyła. Przecież wszystkich pacjentów regularnie wywożono na ulicę, gdzie nie była od czasu, gdy po udarze zeszła z nóg. I wyżywienie tam było bardziej odpowiednie dla chorych tego rodzaju. Więcej owoców, warzyw, wszelkiego rodzaju kasz. Jego z mają nie mieli sobie nic do zarzucenia. Zrobili wszystko, co mogli dla tej kobiety. I nawet więcej. Jakkolwiek starała się im zepsuć życie i los jedynemu synowi, to jej się nie udało bo byli szczęśliwi, byli razem i czekali na swojego pierworodnego. I na fermie koni ich interesy szły bardzo dobrze. Jegor nalegał, żeby Maja po urodzeniu pierwszego dziecka natychmiast zajęła się drugim. Dziewczyna obiecała pomyśleć nad tą sprawą. Przecież ciąża jej się nie za bardzo podobała. Toksemia, dziwne preferencje smakowe, opuchnięte nogi i niemożność spania w ulubionej pozycji na brzuchu bardzo ją przygnębiały ale wszystko to szybko się zapomniało, gdy tylko wzięła w ręce ciepły, mały kłębuszek. Nagrodę za ich długą cierpliwość i miłość.